To jest Melody, nowa mityczna zadymiarka z Brawl Stars. A to jest przedwczesny zestaw Melody, czyli tej nowej zadymiarki, który możemy kupić już dzisiaj, czyli 7 dni przed jej oficjalnym wyjściem. Kosztuje 119 zł 99 groszy, no a w jego środku jest mnóstwo rzeczy, jak widzicie, między innymi też skinek do Melody, czy z takich ciekawszych rzeczy to 80 gemów. I na tym odcinku przekonamy się, czy uda mi się zdobyć ten zestaw za darmo, czy jednak sam będę musiał go kupić. A wszystko to zależy od giereczki 1v1, którą zagram z moim bratem. Tak, zaraz zaproszę go do lobby na specjalną mapkę 1vs1, no i zagramy pojedynek. Jeśli on wygra, no to ja kupuję mu ten zestaw, a jeśli ja wygram, no to on kupi mi i będę miał za darmo. Ale zanim do tego przejdziemy, no to koniecznie oglądajcie ten filmik do końca, bo mam tutaj jeszcze kilka innych fajnych rzeczy wam do powiedzenia. I umówmy się, że jeżeli wbijecie pod tym filmikiem 6000 łapek w górę, no to ja wbiję 25 rangę na Melody, więc to zależy od was. Jeśli chcecie, żebym ją wbił, koniecznie lajkujcie, dajcie mi motywację. I przy okazji, jak zasubskrybujecie mój kanał, to już w ogóle będzie przepięknie. Tutaj wysiadam 20 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcecie być pokazani w kolejnym filmiku, no to wystarczy, że będziecie mój kanał subskrybować. Przypominam, że już za niedługo wyjdzie bardzo fajny skin do Spike'a, którego chciałbym wam dać i będę go dawał tylko subskrybentom. Dlatego nie możesz tego przegapić, ziomek, subskrybuj kanał najlepiej z dzwoneczkiem. W ogóle wczoraj grała Polska i udało się wygrać i widzowie, jedziemy na euro. Więc napiszcie w komentarzu Polska górą, to postaram się przypiąć wam serducho. Polska górą, bro. Więc jak widzicie, jestem już w lobby z bratem, on tutaj będzie sobie szykował Colta, jest gotowy, tak wygląda jego profil. On potrafi grać w Brawla, jak widzicie ma mityka. Oprócz tego ma dużo 27 i 26 rank. Kilka tych zielonych sobie wbił, poczekajcie, nawet jak widzicie tutaj są. Więc co mogę powiedzieć, no nie będzie to wcale taki łatwy pojedynek. Mam nadzieję, że dam radę, trzymajcie za mnie kciuki, lecimy, giereczka startuje. O mój Boże, to jest naprawdę ważna giera, bo od niej zależy, czy będę miał 120 zł, czyli darmową Melody, czy stracę to 120 zł i nie będę miał Melody. Więc oglądajcie widzowie koniecznie do końca i kibicujcie, bo jeszcze w tym filmie będzie wiele fajnych rzeczy. Dobra, oberwał już na początku, to mi się podoba. Dostał, poczuł to. On chce zabrać mi niebieską gwiazdkę, panie. Trzeba uważać na te gwiazdki, dobra, ja mu nie dam. To musi być moje... O mój Boże, ale oberwałem. Jednym strzałem zadał mi tyle, co ja w jakichś, nie wiem, 5. No i robi się niebezpiecznie, robi się naprawdę niebezpiecznie, moi drodzy. Trzymajcie za mnie kciuki, bo ja to przewalę, nie. No halo, on mnie naprawdę porobi zaraz. Boże święty, zepchał mnie do rogu, a to jest najgorsze, co może być. Dobra, zaraz jakaś szarża musi tu wejść, nie, porobił mnie, ja w to nie wierzę. Zaraz stracę szansę na Melody darmową. To jest jakiś hit, panie. To jest jakiś hit. Dobra, lecimy na niego, nie mogę przegrać z własnym bratem. No come on, on już ma ulta nabitego. No lepiej ode mnie strzela, ale ja też mam ulta i trafiłem, no, nie najlepiej. On trafił też w sumie tak jak ja. Dostał, 1000 HP mu zostało, można to skończyć. Kto to skończy? Jest, jest, jest. O Jezu, widzowie, emocje są spore. Wychodzimy na prowadzenie, ostatnia minuta do końca. Mam niebieską gwiazdkę, więc trzeba to teraz mądrze wykorzystać i złapać dobrą pozycję. Ej, on nawet uniki robi na tym kolcie. Zobaczcie, mój brat naprawdę gra nieźle. Więc możecie tutaj pochwalić go w komentarzu, bo co jak co. Ale chłop potrafi strzelać. Ja muszę pamiętać, że mam gadżet, a w ogóle go kurde nie używam. Więc warto by było skorzystać z tego. Dobra, mamy ulcika, ale jego może zatrzymam sobie na czarną godzinę, jak on mnie będzie raszował i będę miał ciężką sytuację. Bo na razie jest dobrze, trafiam go więcej, wydaje mi się, że mam lepszy damage od niego, więc może to zwycięstwo, nawet jak go jeszcze raz nie zabiję, będzie zasłużone, jak będę miał większy damage, ale ja spróbuję go jeszcze raz czepnąć, bo naprawdę teraz poczuł z tego ulta. Jak widzicie, zostało mu 700 HP, więc całkiem ładnie. Teraz mogę uciec w drugą stronę i to on będzie musiał mnie gonić. Gdzie on idzie? Pewnie gdzieś tu. Dobra, jest tam. Dostał po raz kolejny. Mam doładowane hiper doładowanie. Oberwał po raz kolejny. O, i teraz jest piękna szarża już z mojej strony. Włączamy hiper chyba zaraz. Albo czekajcie, ult. Dobra, robimy taką akcję. O Boże, ostatnie sekundy. Jak ja to przewalę, to się wkurzę. Dostał. Patrzcie, jak mało HP zostało. Mamy to. Jest zwycięstwo, widzowie. Melody wjeżdża za darmo na konto. Pięknie. Nie no, ale tutaj naprawdę dzielnie walczył. Trzeba przyznać, też debage'a mi zadał nawet sporego, więc gratulacje dla niego. No to zobaczmy sobie, zanim tą ofertę dostanę od mojego brata, jak ona dokładnie wygląda. Oczywiście w pierwszy dzień otrzymuję Melody i fajne emotki do niej. Później mamy 2000 monet, co mega mi się przyda, żeby ją ulepszyć. Kolejne emoteczki wpadną, więc fajnie. Dużo punktów mocy, też się z tego mega cieszę. Ale najlepsze jest to, że w końcu dali gemy w takim pakiecie. No jest to bardzo drogi pakiet, więc w sumie no nie ma co się dziwić, że musieli coś fajnego sypnąć. Ale ja się cieszę, bo nie dość, że to jest mityczna postać i będę ją miał odblokowaną, to jeszcze kurde gemy dostanę. Oprócz tego, jak widzicie, kolejne emotki, mamy monety, mamy też tutaj przebranie do niej. Nie są jakieś najlepsze, ale zawsze to jest skinek kolejny do kolekcji, więc co? Brat właśnie przelewa mi kaskę, a już będę przechodził do kupienia tego to pięknego zadymiarza, a bardziej zadymiarki. I uwaga, moi drodzy, mamy to! Melody oficjalnie wleciała na moje konto. O, dobra, już się odlagowało, wszystko śmiga. Oczywiście z kodzikiem Tori, więc pamiętaj,
pamiętajcie o tym, żeby wpisywać kodziki Tori w sklepie i każda osoba, która kupi na przykład zestaw melodii z moim kodem, zostanie pozdrowiona na filmiku. Więc naprawdę warto, widzowie, z góry dziękuję. I ja już melodię mam odblokowaną. Jak widzicie, wszystkie mityczne postacie są już na moim koncie. Oprócz tego otrzymujemy emoteczki, pięknie, jak najbardziej się przydadzą. No i czekamy na kolejne prezenty, a zwłaszcza na to 80 gemów. No ale żeby tego było mało, jak wiecie, melodii chcę wbić na minimum 25 rangę, jeśli zdobycie tutaj 6000 łapeczek w górę, więc trzeba ją sobie troszkę na początek ulepszyć i zaraz ją przetestujemy, ale po tym, gdy ją przetestujemy, zostawiłem coś fajnego na koniec tego filmiku, coś, czego się myślę, że nie spodziewacie, dlatego oglądajcie koniecznie do końca. Dobra, starczyło mi na 7 level, żeby ją ulepszyć i jak możecie, napiszcie mi w komentarzu, który lepiej do niej kupić gadżet, jak już będę miał na to monety. Czy ten pierwszy, słuch absolutny, nuty melodii poruszają się o 25% szybciej, czy jednak kupić ten drugi, przerwa, więc napiszcie albo pierwszy, albo drugi, to będzie zależało od was, mam nadzieję, że mi dobrze doradzicie, a ja biorę teraz melodii, moi drodzy, i lecimy z giereczką. Gierkę tą sobie zagram na solo, tak żeby dokładnie ją przetestować i więcej poszczelać, dlatego niech mi się już wczytuje, let's go. Patrzcie, jaki ładny ekran ładowania w ogóle. No więc spójrzmy, na początku powinno dać mi chyba w miarę łatwych przeciwników, ale w sumie ja sam jestem wielkim noobem. Dobra, trafiamy, pięknie. Bardzo pomógł mi w zabiciu tej Amberki, a bardziej pomogło mi w zabiciu tej Amberki to, że obok mojej postaci melodii latają takie nutki, widzicie? To jest mega fajne, teraz już zniknęły, ale jest dobrze. Mam też nabitego ulta, którego mogę użyć dwa razy z tego, co na razie tutaj widzę, więc podjeżdżamy od razu tego tutaj pięknego Barleya, który ma nick... On nie jest piękny, on ma nick Skre 1. Po raz kolejny trafiam na hakera w grze, co jest? Okej, musiałem go szybko rozwalić, mam nadzieję, że się na mnie nie wkurzy. Tu kolejny haker? Nie no, bez przesady. Bez przesady, widzowie, dwóch hakerów w grze. Dobra, ja jestem pogromcą hakerów, jak widzicie, rozwaleni. Nie jest dobrze, naprawdę. Jak tutaj znowu spotkam jakiegoś hakera trzeciego, to to już będzie hit, widzowie. Okej, ten chyba nie jest hakerem, przynajmniej tak mi to wygląda, ale oberwał. Tylko ja też trochę dostałem, więc muszę uważać. On też, o dobra, dostał po raz kolejny. Spróbuję go dojechać. Pięknie, siadło. Poczekam, aż się odrodzę i zbiorę sobie te power cubesy, bo jednak sporo ich tam leży. Albo w sumie może zużyję na to ulta. A co, żebym nie stracił tyle HP. Dobra, tu już powinienem zdążyć wyjść. Ledwo, bo ledwo, ale się udało. No i zostałem sam z jakimś ziomeczkiem, który jest tam i ma aż 6 power cubesów. Dobra, robimy wjazd, widzowie, patrzcie to. Nie, co ja zrobiłem? Dobra, to było fatalne, ale żyję jakimś cudem. Nie, to było słabe, widzowie, nie bierzcie ze mnie przykładu, jak ja gram tą melodię. To jest moja taka pierwsza gierka u pucharki właśnie tą postacią, więc no na luzaku. Ja wierzę, że jeszcze zaraz lepiej troszkę nią pogram. Okej, robimy taką akcję, pięknie. Pięknie, mamy pierwszego winka od razu w pierwszej giereczce, więc to się szanuje. No lecimy, moi drodzy, po topkę polską na tej melodii, nie ma co ukrywać. Pewnie mało kto ją kupił, zobaczymy, czy już jestem w topce. Ale dobra, odblokowujemy sobie tutaj Star Dropika. On chyba nie będzie jakiś specjalny. I teraz wchodzimy szybko do topki. Czy w ogóle taka topka na tej zadymiarce już jest tutaj, czy jeszcze nie? Jest, mamy melodii, uwaga, jestem na 308 miejscu. Ty, ja zaraz wbijam do topki normalnie, widzowie. No mówię wam, obczajcie topkę, jak już wrzucę ten odcinek, czy dalej w niej będę, bo ja postaram się trochę pograć na tej postaci. Więc gramy jeszcze jedną giereczkę i po tej gierce taka mini niespodzianka dla was, więc mam nadzieję, że będziecie oglądać do końca i obczajcie, o co chodzi, bo sam nie spodziewałem się, że to zrobię dzisiaj, ale no, okazało się, że to jednak zrobię, więc oglądajcie, zaraz się dowiecie. Dobra, skupmy się na tej grze, bo ja chcę, żeby Melody to była taka postać, którą no naprawdę wbije sobie wysoko, więc musicie trzymać kciuki. Oj, robi się niebezpiecznie, bo ta tutaj Bibi jest dosyć agresywna. Spróbuję sobie chociaż nabić na niej ulta, bo to by mi dużo dało. Dobra, lecimy. Jak coś, to mogę jej zawsze piknąć tym ultem. Okej, oberwała, już ma coraz mniej HP. Robimy teraz taką szarżę. Jest, to było ryzykowne, ale ważne, że się udało. Czy to jest kolejny haker w tych krzakach? No bez kitu, tylko z takim trochę innym nickiem, ale to też jest haker, widzowie, ja w to nie wierzę. Dobra, uciekamy od niego, żeby na blisko do mnie nie podszedł. Raczej nie ma ze mną większych szans, chyba że ma ulta, to już wtedy robi się troszkę groźniej. Nie mówcie, że on mnie zabije. Jak mnie haker rozwali, to będę zły. Ja chcę go rozwalić, chodź tu, hakerze, boże. Podjechałem El Primo, ale opłacało się. Zostały tylko 3 osoby oprócz mnie. Muszę się troszkę wzmocnić, w sensie 2 osoby, sorry. Muszę się trochę wzmocnić i właśnie porozwalać te power cubesy. O, pięknie. Mam już teraz 4, więc no dosyć silnym jestem zadymiarzem, nie ma co ukrywać. Zobaczymy, czy to będzie kolejne zwycięstwo. Byłoby superowo. Okej, dawać, dawać. Obydwoje mają bardzo mało HP, chyba aż wykorzystam mojego ulta, żeby no skorzystać z takiej dobrej sytuacji. No i mamy kolejne zwycięstwo. No te pierwsze gierki, nieważne kim by się grało, to są mega łatwe. Ale powiem wam, że ja czuję duży fan z gry tą postacią, więc jestem zadowolony. Dobra, i jeszcze misje się wykonały. No to panie, chyba najpierw sobie odbierzemy, zanim zrobię tą taką mini niespodziankę, losowego Star Dropa. Uwaga, co w nim będzie? Niestety nic ciekawego tym razem. Mam nadzieję, że wy też już skończyliście karnet. Możecie napisać w komentarzu, bo zostało wam jak coś 8 dni, więc śpieszcie się, widzowie. No i co? Co ja chciałem zrobić? Sprawa jest prosta. Aktualnie mam saturnową sławę
zabawę 2. Ale tak się składa, że w karnecie mam mnóstwo kredytów, których jeszcze nie odebrałem i odbierzemy je sobie. Wszystkie kredyty, tak samo w punktach masterowania u wielu zadymiarzy, też mam kredyty do odebrania. Odbieramy je wszystkie, no bo i tak mam wszystkich zadymiarzy odblokowanych. Melodii już też sobie dzisiaj kupiłem. Nie sądziłem, że będę odbierał te punkty, no bo jednak myślałem, że nie będę kupował przedwczesnego dostępu do Melodii, ale kupiłem go, zdecydowałem się, że nagram wam taki odcineczek, dlatego mogę sobie odebrać te kredyty. Zobaczymy, czy się uda wbić wyższą sławę. Chyba jeszcze trochę mi braknie, ale na pewno mocno się do niej zbliżę. Więc jeśli chodzi o karnet, to tyle. Odebrałem już wszystko. Między innymi z tego, co kojarzę u Edgara, bo wbiłem tutaj Silvera 3, więc proszę bardzo, moi drodzy, 150 kredytów kolejne wjeżdża. No i wzmacniamy się, jak widzicie. No i dziękuję wam bardzo za otrwanie do końca tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. No i widzimy się na kolejnych. Do zobaczenia, piąteczka!